Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Święty Piotr z Alkantary. Pokój duszy. Rozdział 7. Dusza nie powinna szukać pociech ani uczuciowego zadowolenia, ale tylko Boga samego. Zawsze powinieneś najchętniej się przechylać na stronę, gdzie możesz coś wycierpieć, i ochotnie przestawać z tymi, co nie dbają o ciebie, a od których musisz być zależnym. Bo ostatecznie wszystko na świecie masz uważać jako środek, który ma cię wieść do Boga. Nie trać więc czasu po drodze na marnościach. Wtedy dopiero będziesz prawdziwie szczęśliwym, kiedy w Bogu samym znajdziesz całą pociechę i rozkosz najwyższą. A we wszystkich rzeczach gorycz i niesmak. Wszystkie swoje nędze składaj u stóp Pana Jezusa, bo On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Kochaj Go. Otwieraj przed Nim swoje serce. Powierzaj Mu śmiało, bez zastrzeżenia, wszystkie swoje tajemnice. On wątpliwości twoje rozjaśni. On cię z upadku podźwignie z prawdziwą ojcowską czułością i dobrocią. On cię duchownie rozgrzeszy i duchową komunią posili, bo On jest przedwiecznym kapłanem. Cóż ci jeszcze powiem? Już tym samym, że Go kochasz, stajesz się współdziedzicem i Panem skarbów Jego. Oddaj się zatem Panu Bogu z największym spokojem ducha. A tym mężniej za Nim pójdziesz, tym bezpieczniej się na tej drodze utrzymasz, im więcej rozszerzysz serce swoje. Bo oczywiście im większe naczynie, tym więcej zmieścić potrafi. Usposabiaj wolę swoją tak, aby ona z góry zawsze zezwalała na wszystko, co Boże. I to nie tylko w chceniu i pragnieniu, ale w czynie, w szczerym współdziałaniu z łaską Bożą. Ażeby ci się to nie przytrafiło, co świętemu Piotrowi, który tak gorąco oświadczał, że umrze z Chrystusem, a potem wnet się go zaparł. Dlaczego się zaparł? Dlatego, że liczył na swoje siły, na szczere pragnienia swoje, na silną wolę swoją, dobrą wprawdzie. Ale któż nie wie, że i najlepsza wola staje się często, jak i w tym przypadku, zgubną i do najcięższych upadków prowadzi. To się zdarza, ilekroć się coś obmyśla albo czegoś pragnie, rachując jedynie na własne siły, a nie na pomoc Bożą. Ty więc staraj się zawsze tylko o dobrą wolę. Ale nie pragnij ani przedkładaj jednej rzeczy nad drugą. Zerwij na wszystkie strony te pęta, które serce twe wiążą, abyś nie był przywiązany do niczego. Mówiłem ci i często powtarzać muszę. Tego tylko w każdej chwili pragnij,
abyś był miły Bogu. Gdy coś robisz, nie układaj sobie naprzód i nie rozmyślaj, co będzie dalej, ale na każdą chwilę swobodniej czyń to, co do ciebie należy. Jakkolwiek wolno nam troszczyć się roztropnie o to, co nam jest potrzebnym odpowiednio do stanu i powołania naszego. Bo to, co się czyni według woli Bożej, nie zakłóca pokoju wewnętrznego i postępowi duchowemu nie przeszkadza. W każdej okoliczności weź się do pracy i uczyń to, coś postanowił względem dobra twej duszy. Nie troszcz się wcale o rzeczy zewnętrzne. Uznaj, że jesteś chromym i że nic sam z siebie nie możesz. Będziesz miał tę radość, że choć chwilowo dano ci zakosztować prawdziwej swobody. Swobody, którą przecież cały czas możesz posiadać. Ta swoboda ducha jest sumą całej doskonałości twojej. Dopóki jej nie utracisz, dopóty czuć będziesz całą słodycz jarzma Chrystusowego. Błogosławieństwo domu. Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i miłosierny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Najsłodszy Panie Jezu Chrysto, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany, zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo wszędzie nam towarzyszy, Synu Boga Żywego, Synu Dawida, Jezu Nazareński, dla nas ukrzyżowany. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli i serca i niech Jego moc
działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się znajduje w tym domu, tych, którzy do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i osłania od złego błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aby się nie zbliżyło do niego żadne nieszczęście. Niech święte imię Jezusa z 9 chórami aniołów będzie obecne w tym domu, darząc go swoim pokojem. Najświętsza Maryja Panna niechaj go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem. Święci archaniołowie niech go strzegą. Święci apostołowie niech będą szafarzami jego dostatków. Święci ewangeliści niechaj go utwierdzają i umacniają. Krzyż Chrystusa niech będzie dachem tego domu. 3 gwoździe Chrystusa niech będą jego zaporą. Korona Chrystusa niech będzie jego tarczą. Najświętsza rana jego boskiego serca niech będzie schronieniem dla wszystkich jego mieszkańców. Jezu, Maryjo, święty Józefie, wszyscy nasi patronowie i święci aniołowie stróżowie, uproście u Boga w Trójcy Świętej Jedynego, aby zachował ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia grożącego duszy lub ciału jego mieszkańców. Niech nam w tym dopomoże Trójca Przenajświętsza, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Amen. Nawiedź ten dom, Boże, nasz Ojcze, nawiedź ten dom, oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki, niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Krwi Chrystusa, jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas. Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas. I Chrystusa, nowego i wiecznego przymierza,
wybaw nas, krwi Chrystusa, przekonaniu w ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas, krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas, krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas, krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas, krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas, krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas, krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz duszę w Eucharystii, wybaw nas, krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas, krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas, krwi Chrystusa, męstwo męczenników, wybaw nas, krwi Chrystusa, mocy wyznawców, wybaw nas, krwi Chrystusa, rodząca dziewicę, wybaw nas, krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas, krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas, krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas, krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas, krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas, krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas, krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas, krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas, krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Odkupiłeś nas, Panie, krwią swoją i uczyniłeś nas królestwem Boga naszego. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś odkupicielem świata i krwią Jego dałeś się przebłagać. Daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi. Abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.